Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy, jak prezentuje się jedna z 250 figurek pracownika LEGO, która była do zdobycia z okazji otwarcia pierwszego oficjalnego sklepu duńskich klocków w Polsce. Na dzień dzisiejszy ceny na portalach aukcyjnych wynoszą około 500 zł, czyli mniej więcej tyle, ile trzeba było wydać, aby taki gratis otrzymać. W pudełku znajdziemy 129 elementów, w tym unikalny z nadrukiem Warszawa 2021. Numer katalogowy, jak zawsze w przypadku takich setów, bardzo długi, opakowanie także standardowe. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. A w środku mamy nietypowo, bo woreczek strunowy z klockami. I jest unikalny klocek ze wspomnianym przeze mnie wcześniej nadrukiem. Jest tu także nadrukowana płytka 2x2 z logotypem LEGO. W pudełku jest jeszcze instrukcja, która jest jednocześnie, można powiedzieć, grafiką pudełka. W książeczce brak reklam, tylko instrukcja składania zawierająca się w 61 krokach i na końcu spis klocków zestawu. Zabieram się zatem za składanie i za chwilę do Was wracam. A tak wygląda złożony zestaw. Zacznę może od torby na zakupy, na której mamy nadruk upamiętniający event. Sama torba wygląda trochę jak walizka, ale jest to dobrze odwzorowane. Zobaczmy bliżej figurkę. Głowa dobrze odwzorowuje kształt głowy minifigurki. Jest także ruchoma, jednak brakuje mi na niej trochę nadruku z twarzą. Tors z przodu wygląda dość dobrze, a dzięki płytce mamy tu nawet nadruk. Ręce mają ruchliwość taką jak w przypadku minifigurek, z dodatkową możliwością podniesienia rąk na boki. Nogi zachowują ruchomość identyczną jak u minifigurek. Dzięki temu figurka może sobie siedzieć. Od spodu zakończone na gładko, przez co nie ma możliwości wczepienia figurki chociażby w płytkę bazową. Natomiast tył minifigurki nie jest wykończony na gładko. Można było tu użyć odwróconych płytek, aby wyglądało to lepiej. Zobaczmy skalę w porównaniu do standardowej minifigurki. Jak widać, jest ona 3 albo nawet 4 razy większa. Sama głowa jest wielkości minifigurki. W zestawie znalazły się dwa dodatkowe klocki, nie wiem czy przypadkiem, ale są to nienadrukowane odpowiedniki klocków z nadrukami. W dzisiejszym odcinku to wszystko, zapraszam do sekcji komentarzy, a także do obejrzenia moich poprzednich, jak i przyszłych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.